Druga połowa 2015 roku do pokazania Wam, co w tamtym czasie udało się kupić, zdobyć od kogoś, bądź coś załatwić, wymiana za wymianę, bądź ewentualnie jeszcze jakieś inne powody pewnie były, w kolekcji gier na konsole z tamtego okresu. Jedziemy i zapraszam. Oto cała scena na 2015 rok, konkretnie druga połowa. Część gier oczywiście jest pokazanych w miarę tak jak widzicie na planie, natomiast jedna gra będzie w wydaniu cyfrowym, druga gra co prawda też będzie w wydaniu cyfrowym, ale bezpośrednio już w konsoli przenośnej. Także to jest drobna różnica. No to przedstawię Wam po kolei gry, które udało się załatwić. Niestety z jakiegoś powodu bardzo dziwnie rozstawiłem te gry i będę tak troszeczkę uciekał od kadru telefonu, ponieważ no, miejsca mam na tyle dużo, że mogę sobie to przedstawić między innymi w taki oto bardzo przenośny sposób. Pierwsza gra, jaką się udało załatwić, już nie będę Wam mówił dokładnie kiedy, możecie sobie sami te filmiki zaglądać, poobserwować, ponieważ z każdej tej gry były te gry na filmie, poszczególnym także spoko. Shadow of Memories, gra, która zainspirowała mnie do jej kupienia, ponieważ Henry Geek swego czasu pokazywał tą grę w ramach, to było grane, jego autorskiej serii. I jest to gra, można powiedzieć, typowo przygodowa, tylko ona zawiera w sobie takie rzeczy ciekawe, typu cofanie się w czasie i powiedzmy rozwiązywanie pewnych może zagadek, to może też, ale sześć przeróżnych ma zakończeń i kilka osi czasowych. I na tyle to jest ciekawe, że tu za każdym razem, kiedy musimy tego bohatera naszego głównego próbować przynajmniej może nie wystawić na ogień, bo tutaj niestety nasz bohater ginie z jakiegoś powodu i musimy w pewien sposób tak sprawić, żeby ten bohater nasz w którymś momencie nie zginął. Tutaj jest taka ciekawa fabuła zastosowana, całkiem nowatorska jak na tamte czasy, można powiedzieć. Rok 2001, także już ta gra ma 20 lat. Bardzo mało znana, a szkoda, bo jest to całkiem ciekawy przykład na, no naprawdę powiem Wam szczerze, interesującą przygodę i jestem bardzo ciekawy tej gry, ale zanim ją dokładnie poznam, ja w nią chwilę grałem, to akurat coś tam zapamiętałem z tej gry, jest ciekawie. Natomiast te postacie trochę już tak dziwnie wyglądają na tych cutscenkach. To jest przynajmniej moje zdanie w tym temacie i to tak się też różnie z tym prezentuje. Ok, następna gra na Super Nintendo to będzie F-Zero, proszę bardzo. Tak, ten oto przykład bardzo dobrej gry, między innymi. Z nią się kiedyś męczyłem, ponieważ bateryjka do zapisywania stanu gry, a konkretnie podtrzymywania tego save'a, bo ona się, ta save zapisuje się na innej pamięci, natomiast energia do tej pamięci jest podtrzymywana przez baterię. Się z nią trochę męczyłem, ale na szczęście wszystko jest dobrze. Gra wyścigowa, pseudo trójwymiarowe otoczenie, oczywiście Mode 7 się tutaj odzywa, no i między innymi są to takie wyścigi bardzo ciekawe. Pierwsza odsłona oczywiście z tej serii, bardzo dobrze rozbudowanej w miarę jak na bibliotekę Nintendo i z całkiem przyjemną, fajną rozgrywką. Muzyczka też przygrywa bardzo fajna, można sobie zagrać bez żadnego problemu. Ta gierka też po części sprzedała konsolę, ale najbardziej to wiemy, co dokładnie sprzedało tą konsolę. Następna gra to będzie Cool Spot, ale nie na Mega Drive'a, tylko na Master System. Wyszło takie pudełkowe wydanie na Europę między innymi i chyba na Brazylię, z tego co pamiętam. 93 albo 94 rok. Tutaj można sobie już debatować na ten temat, ponieważ sami widzimy, jak bardzo ta gra jest zbliżona do wersji z Mega Drive, ponieważ poziomy są co prawda zbliżone. Nie ma pewnych poziomów oczywiście, ze względu na ograniczenia sprzętowe samej konsoli Master System. Poziomów mamy 11, z czego tak naprawdę
no połowa się powtarza, bo inaczej by tutaj nie dało się zrobić dla tej gry. W ogóle cała gra się powtarza, bo poziomy się pojawiają dwa razy w zasadzie, jeżeli chodzi o scenerię. I całkiem spoczko wygląda ta gra. Broni się przede wszystkim fajnym gameplayem, no i muzyczka to wiadomo. Muzyczka, jak znamy procesor dźwiękowy do Master System, to wiemy, że on będzie przygrywał w ten, a nie w inny sposób. Co prawda widzę, że tu okładka już jest odrobinkę wyblaknięta, bo widzę, że piasek powinien być naprawdę żółty, naprawdę taki oczojebnie żółty, no może przesadziłem, ale w stosunku do tego wyblakniętego to rzeczywiście już takiego dostałem wtedy, więc no się tutaj nic nie zmieniło, ale no rzeczywiście ten piasek powinien być bardziej żółty, ale jest, tylko brakuje mi instrukcji, to jest cała bolączka tego, że z tymi instrukcjami jest niestety bardzo różnie, sami przecież pewnie dobrze o tym wiecie. Dobra. Następna gra na DS-a, to już wtedy bardzo na DS-a zbierałem gry, Sonic Rush Adventure w wydaniu niemieckim, ale mi to wtedy jeszcze nie przeszkadzało, bo przynajmniej coś tam było, chyba że ewentualnie znalazłbym okładkę angielską bez tego szpetnego USK. Nie wiem, jakoś te USK, rozumiem jeszcze ten romb, natomiast nie rozumiem tego dużego kwadratu z zaokrąglonymi rogami, po co on w ogóle jest. Nie wiem, po co to w ogóle jest, ale mnie to bardzo zastanawia. Kurde, takie szpecenie okładki na dzień dobry. Druga część Sonica Rusha rozbudowana na tyle, że troszeczkę, można powiedzieć, otoczka fabularna jest już tutaj ciekawie przedstawiona. Mianowicie jest sobie taka wyspa tropikalna i na niej odbywamy przeróżne ciekawe przygody, też tutaj żeglujemy, żeby podróżować po poszczególnych wyspach, żeby zbierać kolejne szmaragdy chaosu. Co ciekawe, mam instrukcję po angielsku i mam instrukcję po niemiecku, która już była na dzień dobry w tej grze. Tak się przedstawia kartycz na DS-a. I takie oto mamy przygody, można powiedzieć, czysto pirackie. Bardzo gra osadzona, powiedzmy tak umownie, w klimatach piratów. No i poziomy. Poziomy to znane doskonale z pierwszego Rusha i bardzo fajnie przedstawiony gameplay, szybki, treściwy. Soundtrack też niczego sobie, jeden z najlepszych na DS-a, oczywiście nie tylko, bo jest kilka gier, które naprawdę fajnie brzmi do dzisiaj. No i warto znać. No i można grać oczywiście Sonikiem i Blaze do ukończenia fabuły, ale gra jak najbardziej do zapoznania się, polecam nawet. W wydaniu niemieckim nie wygląda jakoś strasznie. No, okładkę tylko wymienić i można mieć ewentualnie dwie okładki. Co to za problem, żaden. Nie będę wam czytał cen, natomiast będę wam umieszczał je na ekranie, w miarę możliwie tak jak się uda. Przy możliwym, dobrym tle, ponieważ będzie tutaj pewnie gdzieś tam niewyraźny, więc sobie jeszcze jakoś to graficznie w bardzo prostym stylu tak zakoloruję, żeby nie było problemu. Ceny będą podane i jedziemy z kolejnym przykładem. Nie będę wam dyktował tych cen, bo mi się nie chce już. Już temat troszeczkę bardziej taki zbyt drobiazgowy. GTA Vice City Stories na PSP. Na unboxingu z tej gry zrobiłem tyle wyświetleń z jakiegoś dziwnego powodu, że sam się dziwię, co jest w tym takiego filmie, że tyle wyświetleń w ciągu 6 lat zebrało. Bo dokładnie 6 lat temu nagrywałem unboxing z tej gry i dalej się dziwię, czemu to tak zbiera niesamowite wyświetlenia i w ogóle. I na tym filmie trochę zarabiam. Przez te 6 lat, no chyba to jest jeden z tych filmów, na których najwięcej zarobiłem niestety. Tak to wygląda. Jedna z moich ulubionych gier GTA, ponieważ jest tutaj bardzo dopakowana zawartością fabuła, mapa całej gry, Vice City chyba najlepsza mapa od Rockstar, obok San Andreas. I no mówię, warto znać, jak nie znacie, no to bardzo dziwne, bo wszyscy znają i trzeba znać, po prostu trzeba znać, a niebawem może lub nie nagram z tego serię Zagrajmy Wy, ale to się dowiecie niebawem, czy zacznę, czy nie zacznę, bo tego wam jeszcze nie zdradzę. Kupiona gra w jednym
nie Lombardzie, a takim stoisku z grami, prędzej w jednym z lokalnych moich centrów handlowych typu Manhattan z boksami. Tomb Raider Underworld na 360. Bardzo ciekawy tytuł. Wydanie co prawda na Francję, ale to też wtedy nie przeszkadzało, bo właśnie, że gra była. Dawno ją zrobiłem. Całkiem ciekawa odsłona, ale przyznam wam się szczerze, że nie podoba mi się tutaj zbieranie znajdziek, ponieważ jest tego tak od groma, tak dużo, że się za głowę złapałem, kurde, po co oni tyle tego nasiali po tych mapach, komnatach, kurczę, żeby co, żeby kogoś, nie wiem, zdepresjonować, czy o co tutaj chodziło, ale rozgrywka całkiem spoko. Gra, powiedzmy, dalej się broni, ale jeszcze jest to tytuł z takiej, powiedzmy, troszeczkę skostniałej formuły Tomb Raider. To nie jest typowa gra na obecne standardy, gdzie tutaj, powiedzmy, w tych kolejnych odsłonach mamy, powiedzmy, bogatszą historię, odrobinkę na innej zasadzie eksplorację zrobioną, wykonaną, między innymi w formie survivalu, można rzec. Natomiast tu jeszcze mamy typowy action adventure, przygodę akcyjną, a tak to za dużo tych znajdziek i te wyzwania czasowe niektóre były dla mnie przekichane, ale jak chcecie się zapoznać, lubicie takie gry, czemu nie? Można się zapoznać, gorąco zapraszam do zapoznania się z tą grą. Nie jest taka zła, jak się można się po niej spodziewać. Spot Ghost to Hollywood na Mega Drive'a w wydaniu europejskim, jedna z ostatnich gier po części i w Europie, i ostatnia gra z Cool Spotem, ponieważ później już Spot się nigdzie nie pojawiał. Jeszcze gra wyszła na PlayStation i Sega Saturn rok później. Izometryczny rzut kamery, to co ludzie lubią najbardziej, czyli bardzo wkurzający kąt kamery, ale grafika nawet całkiem się broni. Co ciekawe, tu jest obrazek na tyłu pudełka z bonusowego poziomu, który ostatecznie się nie pojawił w grze, aczkolwiek miał się pojawić i nawet ta gra, słuchajcie, miała się pojawić na 32X-a, ponieważ był to moment, kiedy 32X był na rynku, to był rok 95, tak, 95 gdzieś tu jest. I były takie plany, nawet chyba ta gra miała się pojawić na SNES-a, ale też nie wyszła ostatecznie. Spoko gra, nawet taka, bym powiedział, odskocznie od Cool Spota, w odrobinkę innej scenerii. Mamy tu plany filmowe, tak jak widać, Ghost to Hollywood, no to chyba wszystko jasne. Pewne scenerie filmowe i najważniejsze, że gra korzysta z haseł do zapisywania, powiedzmy, postępu, żeby nie zaczynać wiecznie od początku. Spoko gra. Można zagrać. Niewybitna, ale do pogrania jak najbardziej można. Od Pablo z Gdyni bardzo Ciebie pozdrawiam. Pawle, Super Monaco GP na Game Gear. Jeden z premierowych tytułów na tą konsolę i jeden z tych, na których każda konsola Sega miała go w swojej biblioteczce. Czy to Master System, czy to Mega Drive, czy to automaty. Ta gra pojawiła się, czy to w formie Monaco GP, Super Monaco GP, to jest jeden i ten sam łuk. Nic więcej. Teraz będą same gry od Pablo, ponieważ Pablo odrobinkę zaszalał wtedy i chciał mi coś prezentować. Dlatego te gry oczywiście zostawiłem na później, żeby... To nie pamiętam, czy to było konkretnie od Ciebie. Ten Burnout 2, nie pamiętam już. Chyba tak, ale nie chcę już tutaj kombinować. Riding Spirits 2. Chwilę to sobie odpaliłem wtedy, kiedy dostałem od Ciebie te gry. Nawet spoko, tylko musiałem się przyzwyczaić do sterowania tymi motorami, ponieważ ogólnie za grami motorowymi jakoś nie przepadam szczególnie, ale mogę sprawdzić, dlatego że nawet i takie gry też potrafią się obronić. Oczywiście w takim oto wydaniu, proszę bardzo, Capcom wydał, a zrobił grę Spike. Tak. Także tak to wygląda. Gra od Ciebie. Dalej jest i będzie uruchamiana, także się nie martw. Kolejna gra od Ciebie, Formuła 1 2002, razem z bonusowym dyskiem na temat wywiadu relacji z mistrzostw Formuły 1 z 2001 roku. Niestety tej płyty tu nie ma. Zdejmę tą naklejkę za jakiś czas. Weźmie się majonez i się tym potraktuje równo. No, jedna chyba z pierwszych na PS2, o ile nie druga. I nawet
na tamte czasy mogła się dobrze prezentować, aczkolwiek mówię, ja jestem takiego zdania, że a jednak tu coś było faktycznie. Widzicie? Tu są takie o, bolce. I tu pewnie była jeszcze dokładana jakaś taka płytka. I nie mam tego DVD. Fajnie by było to skompletować jakoś, fajnie. Mimo to, te pierwsze gry na dane konsole fajnie pokazują możliwości konsoli. Jak w kolejnych latach gry się pojawiały i jak one wyglądają. Naprawdę. To nie jest nic złego, nie? Także Formuła 1 2002. Dalej sobie jest. Burnout 2, ale mi się wydaje, że to też od ciebie. W wydaniu Platinum. To akurat najmniejszy problem w sumie dla tego przykładu gry, bo tak naprawdę Burnout to dla mnie dopiero coś nowego od Criterion Games. Ci, co później próbowali połączyć Need for Speeda i jednocześnie Burnouta, ale to tak różnie wyszło. Znaczy jedynie co najlepiej wyszło to chyba ten Most Wanted 2012, ale to jest inna historia. Bez instrukcji, ale za to z pocztówką od siebie, 70 lat komunikacji trolejbusowej w Gdyni, 1943-2013, także ci serdecznie dziękuję i taka oto płytka, bez instrukcji, ale myślę, że to się za jakiś czas ogarnie, bądź inną ewentualnie okładkę, inną płytę, ale nie spieszę się do tego, powiem szczerze, to nie jest nic dla mnie takiego jeszcze strasznego. Need for Speed Most Wanted 5.1.0 od Chino.pl, sobie przypomniałem nazwę jakiś czas temu i ją sobie zakodowałem do swojej szalonej makówki. Od ciebie dostałem tą grę, bardzo eksperymentalna bym powiedział, to nie jest dokładnie to samo co z 2005 roku Most Wanted, ale jednak no, sami widzicie, że gra jest jaka jest. Tu był list, ale chyba nie w tej grze, akurat od Chino był. Ale spoko gierka, można sprawdzić. Nie ma tutaj co prawda jazdy dowolnej, ale mapa mniej więcej przypomina miejscowość Black Rock, czy jak ona się tam nazywała. Rockport, przepraszam. Rockport. Ale sami widzicie, że no jednak jest to odrobinkę inna wersja. W ogóle każda wersja handheldowa to jest zupełnie inna gra. I ponoć są słuchy, że na DS-a Most Wanted jest straszny. Jest tak skiepszczony, że nie warto w to grać. A ja bym chciał wypróbować mimo to. Bardzo ciekaw jestem tego przykładu na niemożliwość zrobienia bardzo dobrej gry. Okej, okay, tutaj już następna gra. Kurde, same podarunki od was. Time Crisis od Marcina Fincha. Również ciebie pozdrawiam, chłopie. Ja chyba załatwiłem sobie wydanie Platinum, natomiast z tobą wymieniłem się na tą samą kopię, tylko że ty mi dałeś premierówkę, a ja ci dałem Platinum. Co z tym Platinum zrobiłeś? Nie wiem, nieistotne, nie wchodzę w takie szczegóły. Jest to strzelanka typu Virtua Cop i inne tego typu strzelanki na szynach. Arcade'owe. W pewnym sensie, ale całkiem spoko. Wykorzystuję oczywiście pistolet świetlny, który na moim telewizorze nie zadziała, no bo to nie jest certek, ale jednak fajnie wiedzieć, że są takie gry, że wychodziły jeszcze takie gry między innymi. I tak to wygląda, że spoko, ale na padzie bardzo trudno się w to gra. Trzeba mieć konkretnie do tego pistolet albo naprawdę celowanie, nie wiem, celowanie komandosa, żeby dać radę przejść grę na jedno posiedzenie. Oczywiście gra jest krótka, więc no, nie spodziewajmy się tutaj cudów nie wiadomo jakich, ale to warto mieć. Warto mieć, bo to jest przykład na to, że też inne firmy próbowały robić tego typu gry na szynach. Oczywiście. Na 360 tutaj będzie kilka takich gier na tą konsolę. Mirror's Edge za śmieszne pieniądze. Wtedy oczywiście chociaż mogłem jeszcze taniej, ale to nieistotne. Ważne, że jest. Mamy tutaj postać o imieniu Faith, czy Faith, czyli w naszym dosłownym tłumaczeniu wiara. Dziwne te imiona są niektóre angielskie. Nasze polskie też są dziwne, w ogóle imiona są niektóre dziwne. Mamy rzut z pierwszej osoby, typowy parkour, wspinaczka, przygodówka, akcyjna, taka troszeczkę speedrunnerska. Gra bardzo szybka, zdecydowana. Bardzo ładna graficznie, na 360 i na PS3 gra wygląda spoko, aczkolwiek jeżeli się tej gry nie zainstaluje na dysku twardym,
przynajmniej na Xboxie, to pomiędzy sekcjami niektórymi w poziomach są doczytywania. Natomiast na PS3 niestety jak się nie przerobi konsoli i się nie zainstaluje gry na dysku twardym, to jeżeli gramy na Blu-rayu, niestety te loadingi są koszmarnie długie. Kurde, czemu to tak się dzieje, nie? No nic, chyba architektura konsoli i w tamtym czasie, jest to rok 2008, ludzie jeszcze nie potrafili do końca okiełznać bebechów PS3. Jedynie tylko Sony i studia im bliźniacze mogły w tej sprawie coś zrobić. Bardzo fajna gra, aczkolwiek niestety wymagająca, trudna, zwłaszcza na czas, kiedy trzeba robić wyzwania określone, żeby zebrać gwiazdki. Jest z tym problem i przestałem w to grać, bo próbowałem przejść grę na w taki sposób, żeby nie przegrać w ogóle, ale jest to niemożliwe, ponieważ no niestety trzeba znać bardzo dobrze pewne ścieżki, ale wypada znać. Część z tych gier oczywiście na Xboxie 360 włączymy, m.in. Tomb Raider Underworld i Mirror's Edge włączymy na Xboxie One w usłudze wsteczna zgodność. Kolejne gry. Tutaj już gry będą od mojego kolegi z technikum, który dał mi ostatecznie te gry, ponieważ już z 360 się pozbywał się. I tak, Assassin's Creed 2, nie muszę tutaj nic na ten temat mówić. Jedna z tych lepszych gier, która pokazała, że seria potrafi, tak, w polskim wydaniu. I naprawdę polecam. I też można ją łączyć na Xboxie One, czy tam na serię się, czy na seryjnym Xboxie 2020. I Revelations, też bardzo fajna gra, jedna z pierwszych gier z tej serii, którą uruchomiłem i nawet się przekonałem do tej serii, bo nawet całkiem spoko się gra Ezio, zwłaszcza w klimatach Konstantynopola czy Stambułu. Bardzo fajnie poprowadzona historia. Może jeszcze do niej wrócę, ponieważ tam jednej rzeczy nie zrobiłem, ale to jeszcze swego czasu będę musiał fabułę od nowa zacząć, bo niestety, tak jak już Wam wiele razy wspominałem, save'y mi kiedyś przepadły do niektórych gier z tej konsoli. Mikkent Mac as Global Gladiators na Mega Drive'a, 16-bitowa wersja tej strzelanko-platformówki z oczywiście licencją McDonaldu. Bardzo fajna gra, bardzo podobna wersja jak na Amidze, dźwiękowo i graficznie przede wszystkim też. 1992, niestety bez instrukcji, ogólnie do Mega Drive'a Genesisa instrukcje ciężko znaleźć osobno, albo ewentualne drukowane w domowej metodzie. No to niezbyt dobrze to wygląda, a oryginalnie ciężko zdobyć i lepiej kupić drugą tą samą grę, a jedną gdzieś tam próbować sprzedać. No ale z tym też różnie bywa, nie każdy chce kupić. Bully Scholarship Edition na 360, też gra zgodna z Xbox One i 2020 seryjnymi. Wydanie gry na Niderlandy. Całkiem ciekawa wersja, aczkolwiek niestety gorzej ocenione, ponieważ optymalizacja odrobinkę tutaj leży. Grę kodowali, programowali Mad Dog Software. Niezbyt dobrze się postarali. Już na intrze ich logo jest taka zwiecha, że po prostu szkoda gada. Ciekawe, jak to wygląda na Xboxie One czy na Series. Jest to nic innego jak Kaniskanem Edit z PS2, tylko w edycji rozszerzonej, więcej zadań, kilka lekcji, 8 nowych misji, 4 nowe klasy, 4 nowe postacie, możliwość zagrania na dwóch i pewne przeróżne nowe znajdźki i inne jeszcze ciekawe przedmioty do zbierania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie znam dobrze niderlandzkiego, także przepraszam bardzo, ale tak to się przedstawia. No co tutaj dużo poradzić, tak? Jest to GTA tak zwane w szkole, tylko takie bardziej nastoletnie, można powiedzieć. Gra bardzo fajna, do polecenia. Każdemu szkoda, że raczej na drugą część się nie zanosi, a fajnie by było zobaczyć taką grę w akcji. Nawet całkiem fajnie by się prezentowała. Wipeout Fusion na PS2. Tu już gra załatwiona od mojego byłego wspólnika z Wyspy Gier. Pozdrawiam Ciebie, Mateusz, bardzo serdecznie. W takim oto premierowym, fajnym wydaniu, całkiem ciekawym, jeszcze z naklejką, słuchajcie, jaki jest soundtrack, od kogo.
tak? Od jakich zespołów wykonawców. Także też to się całkiem dobrze przedstawia. Pierwsza gra na PS2 z tej serii, dosyć takiej, można powiedzieć szybko, dość zapomnianej serii, a szkoda, bo jest to całkiem ciekawy temat na kolejne rozwinięcie sytuacji. Jest to jedna z tych premierowych, tak jak widać. Nie wiem, czy telefon wyłapie z CES 5005, i warto też przede wszystkim sobie sprawdzić. Jeśli chcecie, jesteście ciekawi, to czemu nie, warto się przekonać. Ok, następna gra, tutaj będzie jedna gra cyfrowa w tle, także będzie jeszcze inne ujęcie. Tą ową grą cyfrową jest Sega Bass Fishing, jedyna gra, jaką wtedy zakupiłem już za złotówki, tak, bo już wtedy były złotówki na marketplace rynku gier z 360. Nic innego jak arcade'owa adaptacja łowienia ryb. Niby dla niektórych nie jest to nic ciekawego, ale wbrew pozorom tak naprawdę cała gra na tym się skupia i co ciekawe, nie jest to wcale taki zły produkt, jak to się niektórym może wydawać. Fajnie się w to gra. Kiedyś pamiętam, grałem na PC-cie w 2007-2008, raczej 2007, jeszcze kiedy gra mi klatkowała strasznie na ilości 15 na sekundę, ale bardzo fajnie mi się w to grało. Na tyle, że postanowiłem sobie jakiś czas temu sprawdzić, właśnie wtedy, 6 lat temu, i powiem wam szczerze, że nawet całkiem przyjemna rozgrywka. Warto, jeżeli jesteście zainteresowani, to warto się z tym zapoznać, bo wygląda ciekawie, a i zwłaszcza, że to jest gra z Dreamcasta, więc jeżeli nie mamy tej gry na Dreamcasta, no to możemy ją sobie wypróbować w tej formie. Też nie zaszkodzi, aczkolwiek na Dreamcasta też fajnie mieć, bo do Dreamcasta była dołączana specjalna wędka dostosowana do tej gry i nie tylko, bo jeszcze kilka gier z Dreamcasta się pojawiło o łowieniu ryb i tam to dopiero muszą być wrażenia, żeby ciągnąć tą rybę, żeby w końcu wzięła ten haczyk, a nie, kurde, będzie nam tutaj żyłkę psuć, niszczyć. Ale warto zapoznać się, jeżeli lubicie takie. A raczej już było jedno ujęcie, bo to było wcześniej nagrywane. O, proszę bardzo, jeszcze mi tu update wyskoczył. To później do tego dojdziemy. Pod koniec 2015 roku od Konrada, którego ciebie pozdrawiam, tylko też, no, nic się nie zmieniłeś od tamtej pory, w sensie takim, że piszesz czasami dziwne komentarze. Raczej nie czasem, tylko często. Od ciebie dostałem mimo to 3DS-a w wydaniu premierowym, tym pierwszym. Cosmo Black. Cosmo Black, tak? Taki odcień tego koloru. I do tego wbudowana gra w system Face Raiders. Jak sami widzicie, tu są zdjęcia mojej facjaty sprzed kilku lat i nawet całkiem spoko gierka wykorzystuje żyroskop i trójwymiarowy obraz oczywiście. Tak. Samemu jednak lepiej obejrzeć ten obraz trójwymiarowy. Natomiast samą tą konsolkę oczywiście od ciebie dostałem. Były troszeczkę przy tym wichury i przy różne inne sztormy, burze, ale no jednak jest. Dalej ma się dobrze. Póki co zrobiłem sobie przerwę od 3DS-a, ale myślę, że też do tej konsoli za jakiś czas wrócę, bo tam jest też co wybierać i czas letni. Trzeba będzie coś zmienić, przestawić. No nic. Także Face Raiders też bardzo ciekawa gierka. Taka, można powiedzieć, pierdółkowata. Czysto arcade'owa, taka trochę śmieszna w stylu Game Boy Camera, moim zdaniem. Trochę bardzo podobna do tamtej gry z jakiegoś powodu. Nie pytajcie się mnie dlaczego, tak sądzę. I gra w zestawie, jaka była, oczywiście bez tego pudełka żółtego, oryginalnie dołączonego w zestawie New Super Mario Bros. 2. Tą grę od ciebie dostałem tylko w tej formie, tak? Gra w całości poświęcona zbieraniu monet. Jak najwięcej złotych monet i oczywiście ten artwork bardzo fajnie się prezentuje. I gra jest przyjemna, warto znać przede wszystkim. Jest to odskocznia od innych gier, takich trochę większych, i warto przede wszystkim mieć to na uwadze, że fajnie jest mieć takie gry. Fajnie jest mieć urozmaicenie przede wszystkim. I jeszcze jedna gra na 3DS-a. Już będzie taka mniej wybitna, bo sama wersja nie jest jakoś genialna, ale jest jako przykład gry na 3DS-a, która próbowała podbić rynek tej konsolki. Need for Speed The Run.
dokładnie ta sama wersja jest na Nintendo Wii i dobrze to sprawdziłem, bo generalnie chciałem tą wersję sobie załatwić na Wii, ale zrezygnowałem, bo zobaczyłem, że ona jest dokładnie ta sama co na 3DS-a. Nic specjalnego, co prawda jest to odrobinka inna gra niż na PS3 czy 360, to jest odrobinkę jakby druga gra, inna, ale jednak niezbyt jakoś mi się bardzo podoba formuła tej gry. Może po prostu dlatego, że jest ona zbyt trochę arcade'owa, ale w takim sensie, że za dużo tak naprawdę nie ma co tam robić. Nie ma takiego wracania do tej gry z jakiegoś powodu. Fabuła jakaś tam jest w formie komiksów, ale wiecie, to ja myślałem, że będzie to troszeczkę coś ciekawszego. Aczkolwiek graficznie fajnie wygląda na 3DS-ie. Pokazuje, że konsola nawet była całkiem mocna 10 lat temu. Ja uważam, że nadal jest. Nadal może pokazać dobry pazur. Swój ostry, niezaprzeczalny, ale jednak sami widzicie, że jedyny Need for Speed, jaki został wydany i później już EA, czy tam inne ich studia, nie robiły w ogóle gier na 3DS-a. A szkoda, bo takiego mocną teta 2012 to nawet bym widział, szczerze mówiąc. Serio widziałbym. Gra od człowieka, który się na mnie wypiął z jakiegoś powodu. Nie wiem, dlaczego tak się stało. I nie wiem, dlaczego z takimi ludźmi mam zazwyczaj problem, a im nic takiego nie robię. Dziwne. Operation Wolf od D13TRG, jeżeli dobrze pamiętam. No pudełko do tej gry ciężko znaleźć. Będę musiał chyba drugą kopię sobie załatwić i wtedy podmienić jakoś sensownie i później to próbować sprzedać. Co prawda ta gra jest to taka strzelanka też na szynach, ale na zasadzie powiedzmy Rambo trójki. Też taka gra wyszła na Master System. I można grać co prawda albo na pistolecie świetlnym Light Phaser, albo można grać na padzie. Tylko tam trzeba pewne ustawienia poczynić, żeby uruchomić się na padzie. Ale mimo wszystko tą grę mam i swego czasu sprawdzałem tą grę i nawet całkiem ciekawie, tylko na padzie bardzo trudno. Dokładnie to samo jak w Time Crisisie. No nic, szkoda. I szkoda, że ten powiedzmy znajomy się tak na mnie też ode mnie się odwrócił. No ale nic, no, trudno. Czasami tak musi być. Bo nawet miał całkiem ciekawe, merytoryczne opinie. Całkiem fajne, których mi ostatnio brakuje, powiem szczerze. F1 Race też również od tego samego gościa na Game Boya. Nic innego jak Formuła 1. Czerń i biel, bądź na pierwszym Game Boyu. Ogórkowe kolorki. Typowe gry 8-bitowe. Ale spoko, do pogrania jak najbardziej. I chyba tutaj można robić swoje trasy, jeżeli dobrze pamiętam. Była taka opcja, żeby stworzyć sobie własną trasę. Swoją własną trasę. Okej, trzy gry na koniec. Mario i Sonic w Olimpiadzie Zimowej Vancouver 2010 na Nintendo DS-a. Bardzo fajna gierka. Zupełnie inna niż na Wii. Też tam się pojawiła, oczywiście przede wszystkim. I mamy tu konkurencje zimowe i mamy tryb fabularny o nazwie Adventure Tours, z którego nawet całkiem ciekawy model rozgrywki się pojawił, ponieważ lubię takie tego typu gry. Nietrudne, powiedzmy akcyjne, gdzie chodzimy sobie po mapie, rozwiązujemy zagadki, zbieramy przedmioty i pokonujemy kolejne plansze. No i tak ta gra wygląda. Naprawdę bardzo fajna gra. Nadaje się, widać, że błyszczy, ale szkoda, że jest to ostatnia gra w tej formule, bo już późniejsza Londyn 2012 pojawiła się już na 3DS-a. Ale nadaje się, ta gra broni się nadal i jest spoko. Cała zrobiona, wszystkie złote medale mam, także jest co tutaj robić ciekawego. Altered Beast na Master System, jeszcze w wydaniu przed napisem Master System, tylko Sega Game, oczywiście. Niezbyt dobra wersja. Tak od serca to lepsza jest ta na Mega Drive'a i na automaty, aczkolwiek chciałem sprawdzić, jak ta wersja wygląda. To są digitalizowane dźwięki, co ciekawe, 8-bitowe. No niezbyt to dobrze wygląda, ale na tamte czasy musiało na pewno robić wrażenie. Oczywiście ograniczona paleta kolorów znaczy to, że grafika jest bardzo, no względem tamtych wersji jest uboga, ale mimo wszystko dziwię się, że Master System radzi sobie jednak z tymi obiektami, ponieważ sprite'y, co prawda nie są one tak duże w rzeczywistości, że są powiedzmy, nie wiem, na pół ekranu, tylko one składają się, te sprite'y, na kilka innych sprite'ów,
które łączą jeden tak jakby obiekt i no jednak wygląda to jak wygląda, ale jednak wydali to na Master System, nie? Sega wydała to na Master System, no i próbowali, nie? Coś tam ciekawego zrobić. Zresztą chyba nawet, co ciekawe, ona jest z polskiej dystrybucji, dlatego że sprzedawał to swego czasu ktoś w Szczecinie, pan Bogusław. 26 czerwca 1994 roku. Także z Niemiec łatwo było sprowadzać te gry. I polska, taka powiedzmy nieoficjalna dystrybucja, wielu ludzi starało się coś w tym temacie zrobić. Cztery rundy mamy, tak jak w automacie, ale do sprawdzenia. Nie dla każdego, do sprawdzenia. Wersja na Mega Drive jest no lepsza. Zdecydowanie lepsza. Aha, i nie powiedziałem wam jeszcze o dwóch grach, bo się tutaj zagalopowałem znacząco. Są to Assassin's Creed'y. Rogue na 360 i na PS3 najpierw został wydany, dopiero lata później został wydany. I na peceta. I na peceta w tym samym czasie, w 2014, natomiast później w 2019? 19 chyba? 19. 18, 19, 19. Na PS4, Xbox One i na Switcha została ta gra wydana, ale oczywiście gra najpierw była z myślą robiona o siódmej generacji konsol. Templariusz, jak on się nazywał? Boże, jedynie zapomniałem jego imienia i nazwiska, bo on ma nawet całkiem takie skomplikowane imię. Kurde, nie pamiętam już. Gdzieś dam na dole. Patrick Cormick? Nie pamiętam już. Kurde, widzicie, za dużo tych gier się człowiek już gubi w tym wszystkim. W pierwotnych zamiarach dla tej fabuły miał być asasynem, ale się okazało, że zmieniło się to podejście i został templariuszem, ponieważ asasyni wcale tacy nie są biali, niewinni. I tą grę kupiłem jako nówkę w jednym ze sklepów, chyba w jednym z napisem RTV. I nawet całkiem spoko przygoda, całkiem fajna, przyjemna, na 100% na wszystkie osiągnięcia trofea, całkiem fajna, także można sobie zagrać, nie ma trybu online, więc no, przygoda dla pojedynczego gracza nie zaszkodzi, w całkiem fajnej zimowej scenerii, wojna siedmioletnia, też bardzo ciekawa opowieść z tego wychodzi. Ostatnia gra, Assassin's Creed 4 Black Flag, jeden chyba z najlepszych asasynów, jaki kiedykolwiek się pojawił. Piraci, początek XVIII wieku, Karaiby, Kuba i inne wyspy są tutaj przedstawione bardzo porządnie. Edward Kenway, jak dobrze pamiętam, nasz słynny tu pirat morski, chciałem powiedzieć drogowy, ale nie. Ta wersja zawiera dwie płytki, pierwsza dla opowieści pojedynczej, natomiast druga płytka jest do multiplayeru, do którego raczej nie zasiądę, bo jest on to odrobinkę dla mnie przegięty w pałąk, ale to nic, to nie jest istotne. Ważne, że gra jest wymiatająca i polecam na każdą platformę, nieważne na czym grasz, czy na PS3, czy na PS4, czy na Xboxie, czy C60, czy na One, gra jest po prostu tego warta i nawet się pojawiła na Wii U swego czasu. I oczywiście później na Switcha w wersji Rebel Edition, Rebel Collection, coś takiego, razem jeszcze z Rogue'em. I chyba Assassinem Trójką, ale już tego nie będę pamiętał, bo te wydania to tak średnio mnie interesują. To by było na tyle, moi drodzy. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę. Troszeczkę przydługawy film wyszedł, no ale co ja tutaj poradzę? Jest co opowiadać, a myślę, że takie filmy jak najbardziej lubicie. No bo jest co pokazywać, jest co wspominać. W kolejnym materiale podobnym będzie rok 2016. To już będą dwa ostatnie filmiki z takiej oto prezentacji i niebawem jeszcze, jak się skończy ten rok i pojawi się nowy, to wtedy pokażę wam zbiór tego, co się udało zdobyć w drugiej połowie tego 2021 roku. A będzie co oglądać, bo odrobinkę tego jest, co prawda może nie tak dużo jak w poprzednich latach, ale jednak ta stała liczba gdzieś tam się pojawia i no raczej nie pozostaje nic innego, jak tylko was pożegnać. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień, bo będzie właśnie z 2016 pierwsza połowa kolekcja gier na konsolę.